W dzisiejszym odcinku podcastu Wojenne Historie. Guderian mówił Hitlerowi, że Armia Czerwona koncentruje się na linii Wisły, że zbiera tam olbrzymie siły. Hitler mu nie wierzył, Himmler mu nie wierzył. Oni w to nie wierzyli. Mówili, że to największy blef od czasów Genghis Khana. Tymczasem Armia Czerwona zebrała do operacji zaczepnej na linii Wisły ponad 2 200 000 żołnierzy, znacznie ponad 6 000 czołgów i dział samobieżnych, 36 000 dział i moździerzy. Niemcy na centralnym kierunku strategicznym, czyli na tzw. kierunku berlińskim, pozostawili tylko 4 dywizje pancerne. 12 stycznia 1945 roku pierwszy front ukraiński marszałka Koniewa rozpoczął natarcie. Cały wysiłek uderzenia frontu został skierowany tylko na jeden niemiecki korpus, na 48 korpus pancerny, który liczył całe 3 dywizje piechoty. Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/podcastwojennehistorie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, z racji, że mamy lato, żeby może trochę tak ochłodzić tych, którym jest gorąco, przenieśmy się do zimy 1945 roku. To jest taki okres, o którym niewiele do tej pory rozmawialiśmy, a jeżeli chodzi o wydarzenia na froncie II wojny światowej, jest niezwykle ciekawy. Szczególnie ciekawe dla mnie jest to, jak szybko Rosjanom udało się odnieść sukces nad środką Wisłą w styczniu 1945 roku. Jest to o tyle frapujące i ciekawe, że do tej pory Niemcy nie pozwalali Rosjanom na tak błyskotliwe sukcesy podczas wojny, a tu nagle, może nie nagle, bo po paru latach wojny, doszło do tak spektakularnego zwycięstwa Armii Czerwonej. Czym to było spowodowane? Tutaj, Kamilu, zacznę od stwierdzenia, że masz rację, ale być może nie do końca ją również masz, to znaczy, że nie do końca się mogę z tobą zgodzić. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że niemiecki front wschodni na linii środkowej Wisły w połowie stycznia 1945 roku w wyniku kolejnej ofensywy Armii Czerwonej zwinął się, załamał, upadł jak przysłowiowy domek z kart. Zresztą w niemieckiej historiografii, w niemieckiej literaturze poświęconej tej tematyce często pojawia się to porównanie do domku z kart, że rozleciał się cały front na linii środkowej Wisły, czyli właściwie od Warszawy po Kraków, po Sandomierz. Ówcześnie broniąca się na linii środkowej Wisły niemiecka grupa Armii A, ona została przez dwa fronty, pierwszy front białoruski i pierwszy front ukraiński Armii Czerwonej, rozbita, rozproszona dosłownie w ciągu kilku dni i ten front przetoczył się przez resztę jeszcze wówczas okupowanych ziem polskich i wtłoczył się na obszary Rzeszy, czyli Armia Czerwona dotarła na Śląsk, a potem również na Pomorze i wraz z końcem stycznia czołgi radzieckie dotarły do Odry niedaleko samego Berlina. To były takie dwa tygodnie, które wstrząsnęły wówczas Niemcami. Jakby niezależnie od tego była operacja wschodniopruska, ale ona jednak odznaczała się odmienną specyfiką. Ta ofensywa Armii Czerwonej przeszła ostatecznie do historii jako tak zwana operacja wiślańsko-odrzańska. Ale dlaczego ja się z tobą nie mogę do końca zgodzić? Dlatego, że proces gwałtownego przełamywania się przez pozycje obronne armii niemieckiej w wyniku zmasowanej ofensywy przeciwnika, można zaobserwować na froncie wschodnim już w roku 1944, w swojej spektakularnej formie przede wszystkim pod koniec czerwca 1944 roku w czasie operacji Bagration na Białorusi, kiedy dosłownie również w ciągu kilku dni Armia Czerwona przetoczyła się przez pozycję trzech armii niemieckich, grupy armii środek ówczesnej, czyli przez trzecią armię pancerną, przez dziewiątą armię i przez czwartą armię. W związku z czym można by powiedzieć, że już w połowie 1944 roku pojawił się problem, że niemieckie dywizje piechoty, bo to był kościec obrony niemieckiej na froncie wschodnim, że te dywizje piechoty nie są już w stanie trzymać frontu w warunkach gwałtownego uderzenia przeciwnika. I Bagration był pierwszy. W pewnym zakresie obserwujemy takie symptomy załamywania się, niezdolności oporu również w walkach na Ukrainie w lipcu 1944 roku, potem w sierpniu w Rumunii, w Mołdawii. No i spektakularnie widzimy to również właśnie w styczniu 1945 roku na linii środkowej Wisły. Czyli chcesz powiedzieć, że to, o czym na przykład rozmawialiśmy w odcinku
o dywizji Wiking, że jedna dywizja niemiecka potrafiła zatrzymać całą armię radziecką, to już taka sytuacja w 1944-1945 roku nie była taka oczywista jak wcześniej na froncie wschodnim? Znaczy, jedna niemiecka dywizja to zasadniczo mogła powstrzymywać albo słabą armię, albo korpus raczej. Tutaj musimy wyraźnie zaznaczyć, że w roku 1944 czy 1945 radzieckie dywizje strzeleckie liczyły czasami po 4-5 tysięcy żołnierzy i były pod względem liczby żołnierzy 2-3-krotnie słabsze niż dywizje niemieckie. Natomiast... Ale mówimy o co? O wszystkich żołnierzach? Czy tak jak w przypadku niemieckich? O wszystkich. Nie mówimy tutaj o aktywnych bagnetach, o kampfsztärkę czy coś takiego. Mówimy wyłącznie o wszystkich żołnierzach. Czyli dywizja strzelecka Armii Czerwonej w 1944 czy 1945 roku liczyła wszystkich żołnierzy 4-5 tysięcy, a bojców tych aktywnych bagnetów na przykład 1,5 tysiąca. Czyli tak naprawdę dywizja była silnym pułkiem. Pod względem liczby żołnierzy bardziej przypominała brygadę niż dywizję, natomiast ona jednak dysponowała siłą ognia, broni ciężkiej i broni zespołowej dywizyjną. Nie pułkową, nie brygadową, tylko właśnie dywizyjną, bo to była siła Armii Czerwonej. Nie bagnetami, nie sztykami, nie bojcami ona stała, tylko ona przede wszystkim stała siłą artylerii. I ta artyleria miała fundamentalne znaczenie przy przełamywaniu obrony niemieckiej. W związku z czym jakby Rosjanie bili Niemców dostępnością luf i amunicji do tych luf. To była podstawa sukcesu Armii Czerwonej, bo Niemcy po prostu nie mieli za bardzo tym strzelać. Nawet nie chodziło o to, że mają tych działów mniej, chociaż mieli ich znacznie mniej i moździerzy, ale no, były olbrzymie też dysproporcje w amunicji. Natomiast, żeby Armia Czerwona uzyskała taką dysproporcję, taką przewagę nad przeciwnikiem, ona się musiała zebrać do ofensywy. Innymi słowy, Armia Czerwona osiągała maksimum swojej wydajności, wydolności i efektywności w pierwszej fazie operacji. To znaczy pierwsze 48-72 godziny. Wówczas Armia Czerwona była najtrudniejsza do pokonania, bo wówczas miała zgromadzone na miejscu zapasy amunicji i mogła potężnym walcem ogniowym po prostu zrolować przeciwnika, uzyskać wolną przestrzeń operacyjną i wprowadzić tam swoje odwody. Tym się różniła jednak operacja wiślańsko-odwyżańska od Bagrationa, o którym wspomniałem, że w operacji Bagration Niemcy nie mieli odwodów. Ich armie, które biły się na Białorusi pod koniec czerwca 1944 roku, one miały co prawda kilka dywizji grenadierów pancernych, ale na całej Białorusi w momencie rozpoczęcia operacji Bagration nie było ani jednej dywizji pancernej. Cała grupa armii Środek była ich pozbawiona, dopiero dojeżdżała koleją jedna, jedyna 20 dywizja pancerna, zresztą niezbyt silna. W operacji wiślańsko-odrzańskiej Niemcy sądzili, że ta katastrofa Bagrationa już się nie powtórzy, bo w Bagrationie, tak jak powiedziałem, tam niemieckie dywizje i niemieckie armie, które broniły Białorusi, one nie miały głębi zdolności. To znaczy dywizje stały, broniły frontu, natomiast odwody były bardzo liche. Nie było korpusów pancernych, które ewentualnie mogły łatać luki we froncie. Więc Niemcy, mając świadomość tego, że w 1944 roku wydarzyła się im taka katastrofa, w roku 1945 sądzili, że pewnym remedium, pewnym sposobem przeciwstawienia się temu problemowi będzie po pierwsze stworzenie odwodów w postaci jednostek pancernych, które będą stały za dywizjami piechoty i będą mogły szybko kontratakować, a po drugie pewną odpowiedzią miało być stworzenie głęboko urzutowanej obrony w postaci kolejnych linii oporu, na które mogłyby się wycofywać niemieckie dywizje. Niemcy wiedzieli, że jeżeli Rosjanom da się czas, to oni wyznaczą sobie miejsca, gdzie tą ofensywę chcą przeprowadzić. W te rejony ściągną olbrzymią ilość artylerii, stworzą walec ogniowy, ściągną olbrzymie ilości amunicji i po prostu zmielą niemiecką obronę w tych rejonach. Tak się stało w operacji Bagration i tak się stało ostatecznie w operacji wiślańsko-odrzańskiej, że na linii środkowej Wisły po prostu niemiecka obrona się posypała ze względu na olbrzymią przewagę materiałową przeciwnika, olbrzymią przewagę ogniową i tak dalej. A z czego wynikało to, że Niemcy dali Rosjanom tyle czasu właśnie nad tą środką Wisłą? Czy to wynikało z ich słabości w tamtym czasie? Na froncie wschodnim od sierpnia 1943 roku Niemcy działali już wyłącznie reaktywnie. To znaczy oddali inicjatywę strategiczną i operacyjną Armii Czerwonej i już właściwie wyłącznie reagowali na jej działania. Starali się wykonywać kontrposunięcia, łatać luki we froncie, przeciwdziałać kolejnym ofensywom, natomiast no, nawet nie starali się już odebrać inicjatywy przeciwnikowi, dlatego że mieli coraz więcej problemów, mieli coraz więcej frontów. Mieli front włoski od września 1943 roku, potem były przygotowania stopniowe do odtwarzania sił we Francji i tak dalej. Utracili tą inicjatywę, mieli związane ręce. Dzięki temu Armia Czerwona mogła wybierać miejsce i czas bitew, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, bo kiedy kolejne ofensywy Armii Czerwonej przechodziły do działań manewrowych, to Niemcy ściągali odwody, rozpoczynała się kolejna faza walk, no i wtedy słabości Armii Czerwonej wychodziły na wierzch, czyli na przykład przewaga niemiecka na poziomie taktycznym, bardziej sprawne manewrowanie wojsk. No, to powodowało, że Rosjanie byli maksymalnie efektywni na samym początku operacji. Jeżeli Niemcy mieli odwody, potrafili je ściągnąć, to potrafili potem przeciwnika zatrzymać. I Bagration tak się właśnie skończył. Ponieśli Niemcy klęskę na Białorusi, ale ściągnęli odwody z innych odcinków frontu i zdołali ustabilizować front, bo jeszcze mieli rezerwy, bo mieli skąd brać. W związku z czym w roku 1944 byli w stanie załatać każdą dziurę, mimo że ponieśli całą serię klęsk, bo oni nie tylko przegrali na Białorusi, ponieśli też spektakularne
polarną klęskę w sierpniu 1944 roku w Rumunii, kiedy po raz kolejny zagładzie uległa ich 6. Armia. Ponieśli ciężkie straty na Ukrainie, a potem w Małopolsce Wschodniej, więc oni ponieśli kilka spektakularnych klęsk, dużych klęsk, stracili wiele dywizji, ale byli w stanie odtworzyć to, bo mieli jeszcze głębię operacyjną i mieli w miarę, co prawda słabnące, ale wydolne zaplecze, armię rezerwową, wiele milionów żołnierzy, którzy mogli przybyć na miejsce tych pokonanych. To wszystko powodowało, że w roku 1944 Niemcy jeszcze byli w stanie stawiać opór, natomiast w operacji wiślańsko-odrzańskiej ona była pierwszą z serii operacji, która już zaczęła łamać kręgosłup Niemcom. To znaczy oni już się po operacji wiślańsko-odrzańskiej nie podnieśli w tym sensie, że chociaż ściągnęli na linię Odry czy na Pomorze wiele oddziałów, dywizji z innych odcinków frontu, to wydolność bojowa armii niemieckiej od stycznia 1945 roku zaczęła gwałtownie spadać. To wynikało przede wszystkim z problemów szkoleniowych i paliwowych, które dręczyły Niemców od sierpnia, września 1944 roku. Innymi słowy, armia niemiecka do września 1944 roku posiadała o wiele większą wydolność bojową niż od września 1944 roku. To jest bardzo charakterystyczne, chociaż odnosi się do frontu zachodniego to stwierdzenie, ale marszałek Gerd von Rundstedt, który dowodził na froncie zachodnim, w roku 1944 on sformułował takie bardzo celne stwierdzenie. Dla mnie, powiedział Rundstedt, wojna skończyła się we wrześniu 1944 roku. To znaczy do tego czasu Wehrmacht był armią, która potrafiła walczyć skutecznie, a od powiedzmy września, października rozpoczął się stopniowa erozja zdolności do stawiania oporu przez Wehrmacht. No bo jak się ma coraz mniej amunicji, coraz mniej paliwa, a żołnierze są coraz gorzej wyszkoleni, w związku z tym Niemcy inaczej mogli reagować na takie klęski jak Bagration, czy nawet na takie klęski jak ponieśli w Rumunii w sierpniu 1944 roku, a zupełnie inaczej mogli reagować na klęskę na linii Wisły w styczniu 1945 roku. To jest bardzo istotne także na przykład w kontekście dyskusji o Powstaniu Warszawskim, o tym, że Armia Czerwona doszła do linii Wisły i tam niby zatrzymała się lub została zatrzymana. Latem 1944 roku wydolność bojowa Wehrmachtu była nieporównywalnie wyższa niż w styczniu 1945 roku. I dotyczy to nie tylko wojsk drugiego, trzeciego rzutu, możliwości ściągania odwodów i tak dalej, czyli tego, co pozwoliło Niemcom zatrzymać Armię Czerwoną latem 1944 roku na granicy Prus Wschodnich czy na linii Wisły. Czy również nawet wydać im ciężką bitwę o Węgry od jesieni 1944 roku. Chodzi o to, że słabnięcie z miesiąca na miesiąc Wehrmachtu, zwłaszcza armii rezerwowej, czyli słabnięcie zdolności niemieckich do odtwarzania sił, powodowało, że Niemcy nie byli już w stanie dobrze przygotowywać się na kolejnych rubieżach obronnych do walki. Do tego dochodziło jeszcze, że doszedł im front zachodni, przygotowania do ofensywy w Ardenach. Ten front zachodni generował jesienią 1944 roku olbrzymie koszty, olbrzymie zaangażowanie. I te wojska niemieckie, które walczyły o linię środkowej Wisły latem 1944 roku, były o wiele silniejsze i o wiele bardziej efektywne bojowo niż te wojska, które broniły tej samej linii Wisły na początku stycznia roku 1945. Innymi słowy, Niemcy w lipcu, sierpniu 1944 roku byli pod Warszawą, w rejonie Sandomierza, Kielc czy Radomia o wiele silniejsi niż w grudniu 1944 czy w styczniu 1945, dlatego że na przykład stracili całe lotnictwo. Latem 1944 roku potężna 6. Flota Powietrzna wspierała ich w obronie. W styczniu 1945 roku ta sama 6. Flota Powietrzna praktycznie na linii Wisły nie istniała. Większość silnych, dobrych jednostek pancernych została również wycofana. Choćby 4. Korpus Pancerny SS, ta wspomniana przez ciebie dywizja Viking czy Totenkopf, ich już nie było na linii środkowej Wisły w styczniu 1945 roku. Walczyły gdzie indziej, na Węgrzech. Nie było też kilku dywizji pancernych. Niemcy na centralnym kierunku strategicznym, czyli na tak zwanym kierunku berlińskim, warszawsko-berlińskim, pozostawili tylko 4 dywizje pancerne. Przypominam, że Wehrmacht i Waffen-SS razem dysponowały wówczas blisko 30 dywizjami pancernymi. I tylko 4 z nich znajdowały się w połowie stycznia 1945 roku na centralnym, najważniejszym kierunku operacyjnym, berlińsko-warszawskim. Więcej dywizji pancernych Niemcy ściągnęli do obrony Prus Wschodnich niż do obrony linii środkowej Wisły. Pozostawili tam zasadniczo tylko pewną grupę dywizji piechoty, które nie miały zdolności w warunkach nawet strukturalnych, jak armia niemiecka funkcjonowała w 1945 roku, one nie miały nawet na poziomie struktury zdolności do skutecznego stawiania oporu w warunkach masowej koncentracji sił przeciwnika do kolejnej wielkiej operacji zaczepnej i jeszcze silniejszej niż operacja Bagration. Czy chcesz powiedzieć, że Niemcy uważali, że jednak Rosjanie nie uderzą na tym kierunku i dlatego uznali, że ich poważniejsze siły są przydatne na innych kierunkach bardziej? Niemcy cierpieli wtedy na tak zwany syndrom krótkiej kołdry. Co to oznacza? Przeciwnik cały czas ma przewagę i cały czas atakuje w różnych miejscach. W związku z tym nie posiadasz komfortu odkładania sobie sił na półkę, tworzenia naprawdę istotnych rezerw operacyjnych. Wszystko, co masz, musisz i tak wciąż rzucać na front. Dlaczego, tak jak wspomniałem, więcej dywizji pancernych było w Prusach Wschodnich niż w środkowej Polsce, na Mazowszu i Małopolsce, na linii środkowej Wisły?
Dlatego, że jesienią 1944 roku linia środkowej Wisły była odcinkiem biernym. Od września 1944 roku front na linii Wisły stanął. Walki toczyły się jeszcze w rejonie Warszawy, tam front ostatecznie zamarł na początku listopada. Natomiast aktywnymi odcinkami frontu były skrzydła. Czyli na przykład Rosjanie w październiku 1944 roku próbowali zdobyć Prusy Wschodnie. Im się to nie udało, ale trzeba było zablokować to natarcie, przerzucając tam kilka dywizji pancernych. Na przykład dywizja spadochronowo-pancerna Hermann Göring, która latem 1944 roku walczyła w rejonie Warszawy, w rejonie Warki i Radomia, ona została przerzucona do Prus Wschodnich. I w połowie stycznia 1945 roku była w Prusach Wschodnich. 4. Korpus Pancerny SS, o którym wspomniałem, 3. Dywizja Pancerna SS Viking, 5. Dywizja Pancerna SS Totenkopf. One z kolei zostały na początku 1945 roku w trybie pilnym na przełomie 1944 i 1945 roku skierowane na Węgry celem próby odblokowania Budapesztu. Najlepsze dywizje odchodziły z tego frontu, a Niemcy w zamian za to zostawiali tylko dywizję piechoty. Ciągła inicjatywa przeciwnika, ciągła inicjatywa Armii Czerwonej uniemożliwiała Niemcom budowę naprawdę realnie silnych odwodów. Wiedzieli, że potrzebują dywizji pancernych na tyłach, ale w Polsce zostawili tylko 4 dywizje pancerne. To i tak było więcej niż Grupa Armii Środek miała przed Bagrationem, ale to były 4 słabe dywizje pancerne. Właściwie jedna była dobra, jedna była średnia, a dwie były słabe. O których dywizjach pancernych mówimy? Niemcy mieli na linii środkowej Wisły 2 armie. W ramach Grupy Armia generała Harpego mieli w 9 Armii 40 Korpus Pancerny, 9 Armia to jest ta, która między innymi broniła Warszawy, a w 4 Armii Pancernej w Małopolsce mieli 24 Korpus Pancerny, to jest ten Korpus Pancerny, który był bohaterem naszego podcastu o klęsce tygrysów pod Staszowem, pod Kielcami. 24 Korpus Pancerny miał 16 i 17 Dywizję Pancerną, natomiast 40 Korpus Pancerny miał 19 Dywizję Pancerną i 25 Dywizję Pancerną. Tylko Dywizja Pancerna Dywizji Pancernej nierówna, bo ile na przykład 19 Dywizja Pancerna była doborowa i składała się naprawdę z doskonałych żołnierzy, to była jednostka zaprawiona w walkach, o tyle 25 Dywizja Pancerna była taką dywizją pancerną, łataną z przypadku, o niskiej efektywności bojowej, o niskich zdolnościach bojowych. To jest bardzo charakterystyczne, jak się czyta akta 9 Armii Niemieckiej właśnie z końca 1944 czy na początku 1945 roku. Ja zresztą kiedyś, jak byłem redaktorem naczelnym czasopisma Poligon, to napisałem taki artykuł o 9 Armii Niemieckiej właśnie o jej potencjale bojowym w styczniu 1945 roku. I jeszcze przed uderzeniem Armii Czerwonej było wiadomo, że to się wszystko posypie. Dlatego, że już armia niemiecka w Polsce nie funkcjonowała jak należy. Nie dostawała już nawet wystarczającej logistyki i żołnierze rabowali na tyłach. W związku z czym niemiecka administracja cywilna generalnej guberni, tych szczątków generalnego gubernatorstwa, ciągle raportowała do dowództwa armii, że nieoznakowane, pozbawione rejestracji samochody ciężarowe armii szabrują. Dochodziło do tego, że żołnierze zdejmowali tablice rejestracyjne z samochodów, wyruszali do generalnego gubernatorstwa kraść i rabować, żeby zaspokajać własne potrzeby w tym zakresie, bo już nawet nie działało to jak należy. Czyli mówimy tu na przykład o żywności, tak? Mówimy na przykład o żywności, a 25. Dywizja Pancerna była o tyle charakterystyczna, że ją tworzono ze zlepek różnych pododdziałów i ona na przykład pułk pancerny dostała dopiero w styczniu 1945 roku, dosłownie na kilka dni przed ofensywą Armii Czerwonej, a jej jeden z batalionów grenadierów pancernych był tak słabo wyposażony, że jedna z ich kompanii jeździła na rowerach. W Dywizji Pancernej? Tak, w Dywizji Pancernej były w pułku grenadierów pancernych, powinny być 2 bataliony, jeden był zmotoryzowany, drugi miał z tym problem, w związku z czym skoro nie było samochodów, ani już nie mówiąc o transporterach opancerzonych, ale skoro nie było samochodów, jednej kompanii przydzielono ostatecznie rowery. Inne już dostały te samochody tuż przed klęską, jedna kompania jeździła na rowerach. Ale chyba Niemcy zdawali sobie sprawę z tej swojej słabości i w jaki sposób sobie z tym próbowali poradzić? W jaki sposób liczyli, że uda im się zatrzymać tych Rosjan? Koncepcja generała Guderiana, który był wówczas szefem sztabu generalnego wojsk lądowych, czyli de facto był drugim po Hitlerze dowódcą armii na wschodzie. Niemieckiej armii była taka dziwna struktura, że Oberkommando der Wehrmacht, czyli Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych, było sztabem, który zarządzał walką na froncie zachodnim. Natomiast wojną na froncie wschodnim dowodziło dowództwo Oberkommando der Heer, czyli dowództwo wojsk lądowych. Głównodowodzącym wojsk lądowych był Adolf Hitler, natomiast realnym dowódcą szef sztabu, w tym wypadku generał Guderian. Koncepcja Guderiana, który miał świadomość tego, że piechota, że dywizje piechoty nie wytrzymają walca ogniowego, czyli że jak Rosjanie zbiorą siły w jednym miejscu i zaczną wytwarzać wał ogniowy z tysięcy dział i moździerzy, to po prostu zmiotą wszystko, co mają na swojej drodze. Na poziomie taktycznym niemiecka koncepcja zakładała, że należy przewidzieć termin operacji zaczepnej przeciwnika i w ostatniej chwili wycofać oddziały z pierwszej linii na kolejne tyłowe pozycje, aby uniknąć tej śmiercionośnej nawały artyleryjskiej, która po prostu wszystko mieliła na swojej drodze. To była koncepcja taktyczna. W wymiarze operacyjnym zakładano po pierwsze, że dywizje piechoty muszą mieć oparcie w silnych odwodach pancernych, czyli w tych rzeczonych dywizjach pancernych, których zabrakło w czasie klęski na Białorusi.
Guderian więc stworzył pomysł sformowania korpusów pancernych na tyłach, które dowódcy poszczególnych armii i grupy armii mogliby wykorzystywać zgodnie z właściwym przeznaczeniem. Dążąc do stworzenia tych odwodów, on właśnie między innymi wygenerował ten 40. i 24. Korpus Pancerny. Ale Hitler mu się wtrącił, uważał, że te korpusy pancerne muszą natychmiast przechodzić do przeciwuderzenia i na rozkaz Hitlera one zostały rozmieszczone zbyt blisko linii frontu. Hitler w związku z tym podprowadził własne odwody operacyjne w strefę taktyczną przeciwnika i te odwody operacyjne mogły zostać porażone tak samo jak wojska pierwszej linii. Tak się stało w styczniu 1945 roku, między innymi z 24. Korpusem Pancernym, o czym mówiliśmy w odcinku o tygrysach pod Staszowem. W związku z czym no, Hitler wtrącił się Guderianowi, miał prawo, był głównodowodzącym, jego bezpośrednim przełożonym. Natomiast no, to pod względem operacyjnym i taktycznym nie było dobre rozwiązanie, ale najważniejsze było to, że Guderian nalewał trochę z pustego w próżne, ale nie mógł zastąpić niewartościowych wojsk wartościowymi tak jakby chciał. To znaczy tych korpusów miał za mało, a dywizje, które wchodziły w ich skład były zbyt słabe. W 24. Korpusie Pancernym 17. Dywizja Pancerna nie miała batalionu panter, miała tylko jeden batalion czołgów. W ogóle na całej pasie linii Wisły Niemcy mieli tylko jeden batalion tygrysów i trzy bataliony panter, z czego jeden batalion panter był słaby etatowo, bo był tylko trzy kompanijny i dwa, nazwijmy to, normalne bataliony panter. Więc to były w porównaniu do sił, które zebrali w Ardenach, czy nawet w Prusach Wschodnich, czy na Węgrzech, no to kierunek berliński, strategiczny kierunek centralny, warszawsko-berliński został bardzo przez Niemców osłabiony. Niemcy mieli inne punkty zapalne, więc jeżeli Wisła była spokojna od września, października, tam nastał spokój, no to zabierali stamtąd wszystko, co mogli, ściągali mniej wartościowe oddziały. Musieli tak robić. Oni nie mieli wyboru. Nie mogli sobie odłożyć jakichś jednostek na półkę. Natomiast oczywiście, gdyby wiedzieli, że Armia Czerwona zbiera się, koncentruje swój główny wysiłek na linii Wisły, gdyby oni przyjęli to do wiadomości, może tak, bo to, że oni to wiedzieli, tak, oni to wiedzieli. Ale czy ich kierownictwo niemieckie przyjęło to do wiadomości? Nie. A dlaczego tak było? Znaczy, jak się czyta wspomnienia niemieckich generałów, a zwłaszcza Guderiana, to jest poświadczone akurat w dokumentach. Tu Guderian nie kłamie. On się czasami mijał z prawdą w swoich wspomnieniach, ale akurat tutaj poświadczają to dokumenty, że tutaj nie kłamie. On wielokrotnie jeździł do Hitlera jesienią 1944 roku i na początku 1945 roku wielokrotnie przyjeżdżał do Hitlera i prosił go. Mówił, że Armia Czerwona zbiera potężne siły nad Wisłą, że to, co przyszło tam latem 1944 roku, to jest nic w porównaniu do tego, co się tam zbiera jesienią i zimą 1945. W związku z czym prosił Hitlera, mówił, że no, to jest kierunek berliński, że oni jak ruszą, to już nikt nie zatrzyma, że nasz front jest jak domek z kart, że te kilkanaście dywizji piechoty, które bronią całej linii środkowej Wisły, to one skończą jak w Bagrationie, że są zmielone, że tu potrzeba większego wysiłku, ale Hitler nie dawał mu wiary. On po pierwsze podkreślał, że trzeba przygotować się do operacji w Ardenach, po drugie trzeba bronić Węgier, po trzecie no, trzeba walczyć tam, gdzie wróg atakuje, czyli Węgry, ale także Prusy Wschodnie, Kurlandia i tak dalej. No to wszystko powodowało, że Guderian nie był w stanie uzyskać od Hitlera odwodów, dlatego że walki w tym momencie trwały gdzie indziej i te odwody musiały iść pójść tam, gdzie te walki są, albo do własnej ofensywy w Ardenach. Natomiast nie do obrony środkowej Wisły. Innymi słowy, Niemcy zbierali się do ofensywy w Ardenach, a Rosjanie zbierali się do ofensywy na Berlin. Guderian próbował jeszcze minimalizować przewagę przeciwnika, nakazując budować całą serię pozycji tyłowych, czyli pozycji polowych od Wisły po Odrę. To były pozycje, które tam miały różne określenia A, B, C, D i tak dalej. Chodziło o to, że miejscowa ludność kopała liczne rowy przeciwczołgowe, budowała schrony, ziemianki i tak dalej, no ale to trzeba było obsadzić wojskiem, a to były puste pozycje, które tylko w punktach kluczowych obsadzali żołnierze pomocniczy, głównie Rosjanie czy Ukraińcy z jednostek pomocniczych Wehrmachtu. W związku z czym Niemcy od lata do końca 1944 roku wysiłkiem ludności polskiej i niemieckiej no, wybudowali tysiące kilometrów pozycji polowych na tyłach frontu, no tylko potrzeba było wojska, żeby to zostało obsadzone. A po drugie, pozycja polowa jest o wiele bardziej skuteczna latem czy jesienią niż zimą, bo kiedy spadnie śnieg, zwłaszcza gruby śnieg, kiedy pokrywa śnieżna ma metr czy dwa, no to zmienia to troszeczkę pole walki. Na przykład, jeżeli zakopiesz miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne w ziemi, a tą ziemię przykryją 2 metry śniegu, to nawet czołgi będą po nich jeździć i one nie będą detonować. Jak spadnie gruby śnieg, a spadł gruby śnieg w 1945 roku, to wszystkie rowy przeciwpancerne ci zasypie. Te pozycje polowe nie miały wartości, ponieważ po pierwsze od 19 grudnia zaczęła zamarzać Wisła, a po drugie śnieg przykrył większość tych pozycji polowych Niemców. Najważniejsza była dysproporcja sił i środków. To zdecydowało o tym, że Armia Czerwona po prostu zmiotła przeciwnika. Pierwszy front białoruski marszałka Żukowa i pierwszy front ukraiński marszałka Koniewa między 12 a 17 stycznia 1945 roku, de facto w 5 dni, zmiotły cały niemiecki front 9 Armii i 4 Armii Pancernej na linii Wisły. Niemcy wiedzieli, że nie będą w stanie walczyć na tej pozycji przy tak ciągle narastającej dysproporcji sił i środków i wiele niemieckich dywizji w miarę szybko odrywa
odrywało się od przeciwnika. To nie był już Bagration. Niemcy praktycznie wychodzili z Saków, tworzyli wędrujące kotły i uciekali na zachód. Nie dali się złapać w kocioł, tak jak latem 1944 roku na Białorusi, ale ponieśli oczywiście kolosalne straty i te dywizje nie zostały odtworzone w taki sposób, żeby mogły potem skutecznie bronić się dalej. Ale żeby zrozumieć, dlaczego atakujący 12 stycznia 1945 roku pierwszy front ukraiński, a dwa dni później 14 stycznia pierwszy front białoruski, w ciągu dosłownie 72 godzin przełamały się przez pozycje korpusów niemieckich i poszły dalej na zachód, żeby to zrozumieć, kluczowym elementem jest dysproporcja sił i środków. Zatem jak wielka była ta dysproporcja sił? W piechocie 4-5 do 1, w czołgach 6 do 1, w artylerii 8 do 1. Oczywiście Armia Czerwona nie zebrała tego wszystkiego od razu na raz, ale i Niemcy nie mieli wszystkiego od razu w gotowości na raz. Były odcinki bierne, były odcinki czynne. Ja tutaj podam taki przykład. 12 stycznia 1945 roku pierwszy front ukraiński marszałka Koniewa rozpoczął natarcie. Cały wysiłek uderzenia frontu został skierowany tylko na jeden niemiecki korpus, na 48 korpus pancerny, który liczył całe 3 dywizje piechoty. I na te 3 dywizje piechoty de facto od razu poszły wojska 4 armii, podczas gdy obok stał drugi niemiecki korpus, 42 korpus armijny, który miał 4 dywizje piechoty i którego nikt nie atakował. Innymi słowy, Armia Czerwona uzyskiwała na kierunkach przełamania kilkunastokrotną często przewagę, przede wszystkim w artylerii. I z jednej strony tych luf było o wiele więcej, a po drugie te lufy mogły o wiele dłużej strzelać, miały o wiele więcej amunicji. Rosjanie mogli tworzyć wspomniany przeze mnie wał ogniowy, a Niemcy ze względu na szczupłość zapasów amunicji nie byli w stanie podjąć skutecznej walki kontrbateryjnej. Jeżeli na całej linii środkowej Wisły armia niemiecka miała dwa słabe korpusy pancerne, no jeden powiedzmy słaby, a drugi taki przeciętny, bo jednak ten 24 korpus pancerny, no on jeszcze miał jednostki grenadierów pancernych, miał wspomniany batalion tygrysów i tak dalej, miał nawet te elefanty w postaci 614 kompanii, no więc powiedzmy, że ten 24 korpus pancerny był korpusem nawet silnym, ale on był jeden, a musiał walczyć z kilkoma armiami ogólnowojskowymi, które się zaczęły wylewać z przyczółka Barana Skosandomirskiego, z dwoma armiami pancernymi przeciwnika, jeszcze paroma samodzielnymi korpusami pancernymi Armii Czerwonej. Koniew miał trzecią armię pancerną gwardii i czwartą armię pancerną. Naprzeciwko był jeden korpus pancerny niemiecki z dwoma dywizjami pancernymi. W pasie natarcia Żukowa była pierwsza armia pancerna gwardii i druga armia pancerna gwardii, a przeciwnik miał tylko jeden słaby korpus pancerny. Ten 40 korpus pancerny, między innymi z tą 25 dywizją pancerną, która miała między innymi kompanię grenadierów pancernych na rowerach, a jeden z batalionów czołgów składał się z mieszanki różnego rodzaju pojazdów Panzer IV jako czołgi, Panzer IV-70, bo pierwotnie był batalionem w ogóle przeciwpancernym, no i ze słabego batalionu Panther, który powstał na bazie rozwiązanej brygady pancernej. Bardzo mnie nurtuje za tym, co się stało z Luftwaffe, z szóstą flotą, o której mówiłeś, że de facto zniknęła z nieba nad środką Wisłą zimą 45 roku, podczas gdy faktycznie czasem potrafiła przesądzić o wyniku starć latem 44 roku. Tak, zgadza się. Pod koniec lipca 44 roku, kiedy Armia Czerwona podchodziła pod Warszawę i dotarła na linię środkowej Wisły, Luftwaffe miała przewagę w powietrzu nad Rosjanami, dlatego że miała blisko lotniska, a Rosjanie dopiero musieli je podciągnąć. No i miała ponad 1500 samolotów w tym rejonie. Miała liczne pułki bombowców, które atakowały przyczółki, atakowały zaplecze i tak dalej, i tak dalej. Te Henkle H-111, te Junkersy 88, po prostu one latały, bombardowały i wykonywały olbrzymi wysiłek. Żadnego pułku na Heinklach, tych sławnych H-111, w styczniu 45 roku już na linii Wisły nie było. Z powodu problemów paliwowych w sierpniu 44 roku, pod koniec sierpnia 44 roku, po tym ostatnim wysiłku właśnie walk na linii Wisły latem, wszystkie te pułki zostały uziemione, samoloty zakonserwowane na takich lotniskach jak Poznań, jak Środa Wielkopolska i tak dalej, czyli na głębokich tyłach, głównie w Wielkopolsce, ówczesnym kraju Warty, pułki rozwiązano, bo nie było benzyny do bombowców, a pilotów załogi przekierowano na szkolenie na myśliwce i skierowano do obrony Rzeszy przed lotnictwem alianckim. No Niemcy, którzy latem 44 roku mieli naprawdę silne lotnictwo na froncie wschodnim i mogli zadać i zadawali Armii Czerwonej bardzo poważne straty, no oni w styczniu 45 roku w ogóle zniknęli z nieba nad środkową Wisłą. Zgrupowania Luftwaffe były jeszcze na Węgrzech, natomiast w Polsce praktycznie Luftwaffe już nie istniało. To wszystko powodowało, że te zdolności bojowe do obrony słabły. Natomiast kiedy patrzymy na klęskę grupy Armia Niemieckiej w walce z pierwszym frontem białoruskim, pierwszym frontem ukraińskim, kluczowym elementem, który należy zwrócić uwagę, jest to, jak Rosjanie zbudowali tą dysproporcję. Wspomniałem o tym, jak Guderian mówił Hitlerowi, że to, co zbiera się jesienią 44 roku na linii Wisły, to siły o wiele potężniejsze niż te, które przyszły tam latem. Hitler mu nie wierzył, Himmler mu nie wierzył. Podobno Himmler używał takiego sformułowania, kiedy Guderian czy oficerowie z wywiadu wojskowego mówili, że Armia Czerwona koncentruje się na linii Wisły, że zbiera tam olbrzymie siły. To oni to nie wierzyli. Mówili, że to największy blef od czasów Dżingis Hana. To znaczy, że Rosjanie oszukują, że zbierają wojska
Polska na linii Wisły, że oni już potracili tylu ludzi w tej wojnie, że zginęło już tylu obywateli Związku Radzieckiego, że Armia Czerwona jest już u kresu sił, że ona już nie może prowadzić wielkich operacji zaczepnych, że te walki o Bałkany, czy kraje nadbałtyckie, Prusy Wschodnie, to już jest taki ostatni wysiłek, że oni są już na skraju wyczerpania. To było takie samo oszukiwanie się. Tymczasem Armia Czerwona zebrała do operacji zaczepnej na linii Wisły ponad 2 200 000 żołnierzy, znacznie ponad 6 000 czołgów i dział samobieżnych, 36 000 dział i moździerzy, licząc z jednostkami, które potem przybyły, znacznie ponad 5 000 samolotów. A w jaki sposób udało się to Rosjanom osiągnąć? Bo tak jak na wstępie naszej rozmowy mówiłeś, na przykład ich dywizje strzeleckie liczyły po te 5 000 żołnierzy, co świadczyło o tym, że rzeczywiście brakowało im ludzi. Tak, zgadza się. Mieli poważne braki w piechocie. Natomiast Rosjanie bili Niemców, wykorzystując fakt, że mają inicjatywę strategiczną. No bo co to znaczy, że ma się inicjatywę strategiczną? To znaczy, że przeciwnik jest bierny i nie podejmuje własnych operacji zaczepnych. W związku z czym ten, kto ma inicjatywę strategiczną, może swobodnie wyznaczać miejsce bitwy, czas tej bitwy oraz może, i to jest kluczowe, może swobodnie manewrować własnymi armiami. No bo jeżeli przeciwnik jest bierny i nie prowadzi już własnych ofensyw, to można osłabiać określone rejony frontu, a koncentrować siły na innych, żeby uzyskać wielokrotną przewagę. Bo jeżeli spojrzymy na cały front wschodni, to przewaga wojsk polowych Armii Czerwonej nad Wehrmachtem nie była jakaś specjalnie wielka, nie była aż tak duża, żeby po prostu przesuwać front od północy na południe przez całą Europę z tą samą prędkością, że ten front po prostu się będzie przesuwał, bo wszędzie uzyskujemy taką przewagę nad Niemcami, że to jest możliwe. Nie. Armia Czerwona wygrywała, dlatego że bardzo zręcznie planowała swoje kolejne operacje zaczepne i planowała je z dużym wyprzedzeniem. Nie było wojska tak dużo, żeby jednocześnie nacierać na wielu frontach. Armia Czerwona nie była do tego zdolna. Natomiast mogła sobie zaplanować, że w danym miesiącu najpierw wykona operację zaczepną w jednym miejscu, odniesie tam sukces dzięki komasacji sił. Co zrobią Niemcy? Niemcy po klęsce w jednym miejscu, w to właśnie miejsce zaczną sprowadzać oddziały z innych odcinków frontu. Tymczasem Armia Czerwona w danym momencie przestawała już miejsce, gdzie odniosła sukces, traktować jako ten priorytet i zaczynała przerzucać siły na kolejny do tej pory bierny odcinek frontu, aby tam ponownie skomasować swoje wojska i ponownie uderzyć na Niemców i ponownie ich pobić w danym miejscu. Wówczas Niemcy znów musieli przenosić odwody w to miejsce, gdzie znów zostali pobici, a Armia Czerwona po chwili uderzała w trzecim miejscu, potem w czwartym, w piątym, w szóstym i w ten sposób, nie mogąc na przykład zniszczyć odwodów operacyjnych, manewrowych, zmechanizowanych Wehrmachtu, na przykład dywizji pancernych zbyt wielu, niszczyła krok po kroku tą najważniejszą strukturę, czyli dywizję piechoty przeciwnika. Po prostu je mieliła. Krok po kroku wykańczała Niemców. Innymi słowy, Niemcy zostali na froncie wschodnim nie znokautowani, tylko jakby wykrwawieni w ramach kolejnych trwających określony czas operacji zaczepnych. To wymagało bardzo misternego planowania ze strony dowództwa Armii Czerwonej i Armia Czerwona to planowanie miała bardzo dobre. Dlatego, że wiosną 1944 roku w wyniku takich, a nie innych działań bojowych główne zgrupowania zaczepne Armii Czerwonej znajdowały się na kierunku ukraińsko-rumuńskim. Natomiast to nie był główny kierunek dla kolejnej operacji zaczepnej, w związku z czym przeniesiono część sił na Białoruś, aby tam pobić grupę Armii Środek, a potem stopniowo bito Niemców na kolejnych odcinkach, ponieważ oni miotali tymi swoimi odwodami, po klęsce na Białorusi musieli osłabić inne kierunki. To pozwoliło w lipcu Koniewowi zwyciężyć w Galicji, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dojść do Wisły. Pozwoliło to właśnie również lewemu skrzydłu pierwszego frontu białoruskiego dojść do Wisły, bo przypominam, że w lipcu 1944 roku pod Maciejowem najpierw 47. Armia dostała straszliwe baty od dywizji Wiking, a potem jak zaatakowała dosłownie 10 dni później, to już tej dywizji Wiking tam nie było. I poszła sobie, sforsowała ten buk i dotarła do Wisły. I tak to działało. Potem nastąpiło uderzenie na Rumunię. I to jest o tyle charakterystyczne, że często w Polsce, w przestrzeni publicznej mówi się coś takiego, że Stalin zatrzymał się na linii Wisły i wybrał Rumunię. I to jest klasyczny przykład, jak ktoś tak mówi, to znaczy, że w ogóle nie rozumie historii II wojny światowej i nie ma zielonego pojęcia o walkach na froncie wschodnim i nie wie, jak funkcjonowała Armia Czerwona. Nic takiego nie miało miejsca. Dlatego, że w Rumunii Armia Czerwona odniosła sukces później. Czyli najpierw zwyciężyli na Białorusi, potem odnieśli sukces na Wołyniu, w Małopolsce, a w sierpniu Armia Czerwona odniosła spektakularny sukces w Rumunii. I kiedy odniesiono pod koniec sierpnia 1944 roku wielki sukces w Rumunii, to Stalin nie tylko, że nie skupił się na Rumunii, jak to u nas się mówi, tylko dzięki zwycięstwu stawka, czyli kwatera główna Armii Czerwonej, już planowała kolejne operacje. I od września 1944 roku kierunek Bałkanów
Bałkański był osłabiany, a nie wzmacniany, a był osłabiany pod kątem operacji z jednej strony na froncie bałtyckim, gdzie Rosjanom nie szło wcześniej, a z drugiej strony był już wzmacniany odcinek Wiślany z perspektywy zasadniczej operacji zaczepnej, operacji na Berlin. Innymi słowy, od września 1944 roku do stycznia 1945 roku linia Wisły była przez Rosjan wzmacniana wciąż i wciąż nowymi wojskami oraz zbierały się powoli, bo to wymagało miesięcy przygotowań logistycznych, zbierano tą potęgę, to paliwo, ta amunicja, te wojska do zasadniczej operacji, która już miała zakończyć wojnę, do uderzenia na Berlin. Zaraz, czy chcesz powiedzieć, że operacja wiślańsko-odrzańska nie była operacją wiślańsko-odrzańską, tylko miała być operacją wiślańsko-berlińską? Tak. I zakończyć wojnę? Tak, dokładnie, tak. Znaczy nie było, plan Armii Czerwonej zakładał, że dwa fronty ruszą z linii Wisły i Żukow skończy w Berlinie, a Koniew w Dreźnie. I że to de facto zakończy wojnę, albo przynajmniej stworzy podstawy do jej zakończenia. Dlatego, że tak, no, Armia Czerwona zawsze wybiegała znacznie dalej niż ich planowanie zakładało wspaniałe sukcesy, a potem się okazywało, nie doceniliście wroga i po wojnie pisało się operacje wiślańsko-odrzańskie. Nie było takiego planu, żeby dojść tylko do Odry. Odra miała zostać sforsowana bez pauzy operacyjnej i już 23 lutego planowano być w Berlinie, czyli 23 luty to jest data powołania Armii Czerwonej, więc rocznicę już planowano zająć Berlin. Oczywiście to się nie udało, no ale po drodze rozbito grupę Armii A i dotarto do Odry, zdobyto przyczółki. Natomiast chodzi o to, że Armia Czerwona zbierała siły i między innymi jeszcze przed operacją rumuńską, w czerwcu 1944 roku z właśnie od frontu rumuńskiego, rejon Wołynia, a potem do Polski, przerzucono właśnie z Rumunii 8. Armię Gwardii generała Czujkowa i 2. Armię Pancerną generała Bogdanowa. Czyli te armie, które w lipcu i sierpniu 1944 roku znajdą się w rejonie Warszawy. One do maja, czerwca 1944 roku walczyły na kierunku bałkańskim. I jako żywo Stalin nie wzmacniał kierunku bałkańskiego, tylko wprost przeciwnie, przerzucił je do Polski. Natomiast kiedy już zwyciężył w Rumunii, to zaczął stamtąd zabierać kolejne armie do Polski i od września 1944 roku między innymi trwał przerzut do 1. Frontu Białoruskiego 5. Armii Uderzeniowej, a do 1. Frontu Ukraińskiego 52. Armii. Jesienią 1944 roku, po częściowym jedynie sukcesie w państwach bałtyckich i po nieudanej jednak operacji zaczepnej na Prusy Wschodnie, zaczęto również stamtąd zabierać wojska i kierować je do 1. Frontu Białoruskiego. Jeżeli porównamy sobie, jakie siły miał 1. Front Białoruski, zwłaszcza na odcinku wiślańskim, latem 1944 roku, a jakie miał w styczniu 1945 roku, to są nieporównywalne de facto wartości, dlatego że latem 1944 roku pierwszy front białoruski jeszcze musiał nacierać również na Narew, co zostało zdjęte z niego w styczniu, dlatego że tam pojawiły się wojska drugiego frontu białoruskiego, który objął marszałek Rokossowski, czyli poprzedni dowódca pierwszego frontu. Na dowódcę pierwszego frontu białoruskiego wyznaczony został marszałek Żukow, bo już był planowany jako zdobywca Berlina, dlatego objął to stanowisko. No, pierwszym frontem ukraińskim, jak powiedziałem, dowodził Koniew. Natomiast te wojska radzieckie, które stanęły w pierwszym froncie białoruskim na linii Wisły w styczniu i zaatakowały, no, bardzo różniły się od tych wojsk, które były tam w lipcu czy w sierpniu 1944 roku, no bo nie jedna już była tam armia pancerna, tylko dwie. I było tam wiele nowych jednostek, jak na przykład 3. Armia Uderzeniowa, ściągnięta z odcinka bałtyckiego, 61. Armia, która jeszcze latem była na Białorusi, potem poszła też na północ, potem znowu wróciła. 2. Armia Pancerna Gwardii, którą w ogóle marszałek Koniew przekazał marszałkowi Żukowowi. Wspomniana 5. Armia Uderzeniowa, 33. Armia, która również z kierunku północnego została ściągnięta. Innymi słowy, jak widzimy, jak zobaczymy to zgrupowanie 1. Frontu Białoruskiego w rejonie Warszawy, Warki, Radomia w styczniu 1945 roku, no ono jest o wiele potężniejsze niż latem 1944 i składa się często z zupełnie innych armii, no bo na przyczółku warecko-magnuszewskim mamy 61. Armię, mamy 8. Armię Gwardii i mamy 5. Armię Uderzeniową. Latem 1944 roku była tam tylko 8. Armia Gwardii plus 1. Armia Wojska Polskiego. Do uderzenia zgromadzono 4 armie pancerne w 2 zgrupowaniach, kilkanaście armii ogólnowojskowych i tak dalej, dzięki temu uzyskano olbrzymią przewagę. Ogólnie to było 5-6 do 1 w piechocie, w artylerii, w czołgach. No to była taka przewaga, która gwarantowała sukces, zwłaszcza że Rosjanie atakowali punktowo. Zostawiali pasy bierne i wybierali tylko określone obszary, gdzie komasowali potężne siły i atakowali. O tym, że marszałek Koniew czekał, aż zostanie przełamany front i wprowadzi dopiero armię pancerne, wyłom wspominaliśmy w odcinku o walkach pod Kielcami, natomiast marszałek Żukow miał taką zasadę, że nie stosował się do dyrektyw, nie stosował się do regulaminów Armii Czerwonej, zawsze robił to, co chciał. W związku z czym on nie czekał na dołamanie frontu, wprowadził armię pancerne i dołamał front 15-16 stycznia siłami pancernymi i do 17 stycznia niemiecki front na linii Wisły kompletnie się posypał, no bo jakby na to nie patrzeć, no jeżeli Armia Czerwona zaatakowała w sumie ponad 20 armiami, dwie armie niemieckie, nawet jeżeli założymy, że jeden korpus niemiecki to jest ekwiwalent
ekwiwalent radzieckiej armii i uwzględnimy nawet to, że w ramach grupy armii A była jeszcze trzecia niemiecka armia, 17 armia, która walczyła na południe od Wisły, no to jednak cała grupa armii A miała 9 korpusów, natomiast Rosjanie zaatakowali ich siłami 24 własnych armii. Ten niemiecki front załamał się jak domek z kart, bo wróg przez kilka miesięcy zbierał siły do uderzenia na Berlin, a Niemcy przez te kilka miesięcy nie uczynili nic istotnego, żeby ten odcinek wzmocnić. Wprost przeciwnie, osłabili go. Czy w kontekście tego, że jednak Rosjanom nie udało się dojść do Berlina i zostali zatrzymani na linii Odry, nie możemy mówić o pewnym małym tutaj sukcesie Niemców? Znaczy w tym sensie, że Armia Czerwona nie zrealizowała pierwotnej koncepcji, możemy mówić o małym sukcesie Niemców, ale to było do przewidzenia, dlatego że tak jak powiedziałem, Armia Czerwona była maksymalnie efektywna tylko w momencie, kiedy atakowała po długich przygotowaniach w rejonie rozwinięcia swojej artylerii i bazy logistycznej. Po tym, kiedy wchodziła w wolną przestrzeń operacyjną, szła setki kilometrów do przodu, no to bardzo szybko osiadała jej logistyka i zdolność do rażenia przeciwnika dużą siłą ognia, co powodowało, że walki przechodziły w działania manewrowe. Gdyby Niemcy mieli w 1945 roku silne odwody strategiczne, to by się operacja Wiślańsko-Odrzańska być może dla Armii Czerwonej skończyła bardzo źle, bo ona się wyrwała daleko w kierunku na Wielkopolskę, potem na linię Odry, szybko doszli do Wrocławia, szybko doszli do Poznania, do Kostrzyna nad Odrą i tak dalej. No, ale Niemcy już nie mieli takich rezerw, już nie mieli odwodów, które mogliby wykorzystać. Łatali już czym się dało i byli już zbyt słabi. Byli już pokonaną armią, pokonanym państwem, w związku z czym operacja no, nie zakończyła się aż takim sukcesem, ale jednak był to olbrzymi, właściwie jeden z największych sukcesów Armii Czerwonej w II wojnie światowej. Operacja Wiślańsko-Odrzańska. No, no właśnie, to, o to chciałem spytać. Czy można powiedzieć o operacji Wiślańsko-Odrzańskiej, że była największym sukcesem Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej? A przynajmniej najbardziej błyskotliwy. Tak, w mojej opinii operacja Wiślańsko-Odrzańska była największym sukcesem Armii Czerwonej na Europejskim Teatrze Działań Wojennych, dlatego że jednak to pobicie Japończyków w sierpniu 1945 roku, no to tam weszli jak w przysłowiowe masło, tak? Więc można się spierać, no ale tam przeciwnik był słabszy. Natomiast no, to była operacja też o kluczowym, fundamentalnym znaczeniu strategicznym, dlatego że w wyniku tej operacji padł Śląsk, w wyniku tej operacji załamał się ostatecznie niemiecki przemysł i niemiecka gospodarka, w tym sensie, że armia niemiecka i gospodarka niemiecka utraciły ostatnie rejony do odtwarzania swojego potencjału, w tym sensie, że no, Śląsk był jedynym niezniszczonym w poważnym stopniu okręgiem przemysłowym, które jeszcze Niemcy mieli. No i też Niemcy przenosili na wschód, na Pomorze, do Wielkopolski różne zakłady przemysłowe. No, po tej operacji już było wiadomo, że jest koniec. To jest takie charakterystyczne we wspomnieniach Alberta Szpera, ministra gospodarki Rzeszy, że po utracie Śląska pod koniec stycznia 1945 roku on przychodzi do Hitlera i oświadcza mu, że wojna jest przegrana. To jest taki symboliczny moment, że Hitler miota gromy, zdejmuje z dowodzenia wszystkich generałów, zdejmuje dowódcę grupy armii, zdejmuje dowódców armii i tak dalej, że nikt nie jest w stanie zatrzymać tego rosyjskiego walca, pada Śląsk, no, przychodzi minister gospodarki, Albert Speer informuje Hitlera, Śląsk padł, wodzu, wojna jest przegrana. No, a jednocześnie radzieckie czołgi dochodzą już do Odry, 60 kilometrów od Berlina w tym samym momencie, no więc to dla Niemców to już jest taki wstrząs, szok, oni potem będą walczyć i będą próbowali coś z tym zrobić. W lutym, w marcu 1945 roku będziemy obserwować bardzo ciężkie walki, no, ale one już będą walkami beznadziejnymi, dlatego że Niemcy nie będą już mieli zdolności do odtwarzania w sposób realny swoich sił, natomiast będą to walki niezwykle krwawe, niezwykle dramatyczne i Niemcy będą fanatycznie się bronić, ale został złamany im kręgosłup. Operacją Wiślańsko-Odrzańską ich jakby no, pokazano im, że to już jest koniec, że stracili te kilkanaście dywizji, one zaczęły się cofać, zaczęły się rozpadać, niektóre wycofały się na Pomorze, niektóre wycofały się na Śląsk, ale poniosły olbrzymie straty. No pada linia Wisły, to jest też kluczowe, dlatego że Niemcy tracą ostatnie przedpole przed Rzeszą, czyli Polska była tym ostatnim obszarem operacyjnym, na którym mogli walczyć jeszcze przed swoimi rdzennymi ziemiami, natomiast od połowy stycznia 1945 roku ta Armia Czerwona zaczyna się wlewać, no i zwłaszcza w ramach operacji Wiślańsko-Odrzańskiej bardzo szybko pokonuje olbrzymie odległości. Jeżeli zobaczymy, że na przykład taka druga armia pancerna, czy pierwsza armia pancerna z pierwszego frontu białoruskiego, one 14 stycznia czekają na linii Wisły na przełamanie, 15-16 wchodzą do walki, jak pierwszy front białoruski rusza, a de facto niewiele ponad dwa tygodnie później, pod koniec stycznia, one stoją już te 60 km prawie od Berlina na linii Odry, w związku z czym no to pokonują w bardzo krótkim czasie bardzo dużą odległość, no bijąc po drodze tych Niemców, którzy aż na linii Odry będą dopiero organizować jakąś sensowną linię oporu, bo po utracie środkowej Wisły, oni nie są w stanie od Wisły do Odry zorganizować skutecznego oporu, ponieważ Armia Czerwona nacierając uprzedza rozwinięcie ich wojsk i uprzedza wszelkie ich manewry, dopiero na linii Odry i w rejonie Śląska coś zaczyna się dziać takiego bardziej skutecznego, przy czym no najbardziej spektakularny sukces odnosi właśnie pierwszy front białoruski, bo jednak pierwszy front ukraiński Koniewa
Jagiełła będzie musiał stoczyć ciężką bitwę o linię Odry i o tak zwany Górny Śląsk, natomiast pierwszy front białoruski, jak się przełamał z linii Pilicy i Wisły, no tak ruszył w kierunku tego Berlina i rzeczywiście szybko się tam pojawił. Natomiast mówię, no żeby zrozumieć, to są dwa kluczowe elementy, które ja podkreślam. Olbrzymia dysproporcja sił środków, olbrzymia dysproporcja dostawiania oporu lub do ataku, znaczy olbrzymia dysproporcja materiałowa i to, że Rosjanie przez kilka miesięcy szykowali się do tej operacji, natomiast Niemcy, no ten odcinek musieli zlekceważyć lub lekceważyli go, bo musieli wysyłać wojska na inne obszary, no to się tak skończyło, że wymanewrowano Niemców, tak? Znaczy, można powiedzieć, że Niemcy mogliby oddać Prusy Wschodnie wcześniej, a skoncentrować główne wojska w Polsce i wtedy Armia Czerwona długo by szła do Berlina, znacznie dłużej, natomiast szybciej zajęłaby na przykład Królewiec. A wyszło tak, że Niemcy reagując reaktywnie, wszędzie próbując łatać dziury, odsłonili sobie skroń, no i tego 12 i 14 stycznia 1945 roku dostali przysłowiowy strzał w skroń. Myślę, że ta poetycka puenta będzie idealna, żeby zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Zatem dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojenne Historii. Dziękujemy wam bardzo również za wsparcie, jakiego udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.